Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na kolejnej odsłonie Byl Talks. Dzisiaj z bardzo specjalną gościnią, Urszulą Sarą Zielińską z Partii Zielonych. Ja nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bölla w Warszawie. Ula Zielińska, dzień dobry, serdecznie witamy. Kim jest Ula Zielińska? Zamiast takiego normalnego przedstawienia, chciałabym od Ciebie wiedzieć, kim jest Ula Zielińska i jak stało się to, że przyszła do polityki, że stała się posłanką. Ja jestem zwykłą obywatelką, mieszkam w Warszawie, z przerwami w Polsce, zaangażowaną w sprawy polityczne. Interesuje mnie to, co się dookoła mnie dzieje, interesuje mnie to, czy ktoś mi wycina drzewa sprzed okna, czy nie, czy mam czym oddychać, czy nie. I to mniej więcej przyprowadziło mnie do polityki całkiem niedawno, bo tak naprawdę jakieś kilka lat temu, cztery, jakoś tak. Także po prostu zaangażowaną obywatelką przede wszystkim, a dziś posłanką Partii Zieloni, w jedną z pierwszej trójki posłów Partii Zieloni w polskim parlamencie. A co było impulsem dla Ciebie pójść w politykę, profesjonalnie pójść w politykę, bo jesteś z zawodu marketingowcem, z tego tak, co pamiętam. Tak, studiowałam zarządzanie, marketing w Warszawie, później mieszkałam przez półtora roku w Niemczech w ramach stypendium i praktyk, później 10 lat w Wielkiej Brytanii. Tam pracowałam, głównie w Londynie, zajmowałam się swoją karierą, rozwojem zawodowym. No ale później zaczęło się w Polsce w 2015 roku, do prezydentem został wybrany ktoś, kogo w ogóle nie znałam. Nie byłam w stanie w ogóle powiedzieć nic o tym człowieku. I on nagle został wybrany prezydentem. Później w jesienią w wyborach zwyciężyła Partia Prawo i Sprawiedliwość, o której już więcej wiedziałam, bo pamiętałam ich działania z 2005-2007 roku w Polsce i to był straszny okres, bardzo nieciekawy. I później zaczęły dziać się rzeczy takie jak jakieś nielegalne głosowanie nad budżetem bez opozycji, okupacja Sejmu, opozycji, która się na to nie godziła. Później zaczęto ciąć z wielkim impetem Puszczę Białowieską, jeden z najstarszych lasów naturalnych w Europie. I to było straszne, to było dosłownie niemal dzień za dniem, działy się jakieś rzeczy, na które ja się nie godziłam i wtedy postanowiłam, nie mogę się temu przyglądać jakby z takiego komfortu innego kraju i narzekać, to moja jakby odpowiedzialność, żeby zrobić coś z tym, żeby sprawić, żeby nie pozwolić na te rzeczy, na takie niszczenie mojego kraju, przyrody, natury. I wtedy wróciłam do Polski po jakimś czasie, jakby obrałam sobie to za cel. I miałam kiedyś, jeszcze mieszkając w Anglii, taki plan dołączenia może do lokalnych zielonych. A tu po przyjeździe do Polski pomyślałam, no tu też są zieloni, więc czemu nie dołączyć do nich? Dołączyłam, a później to już się potoczyło tak szybko, że w sumie nawet dziś dziwię się, jak niesamowicie szybko taki roller coaster, który wciągnął mnie do polityki, zanim się zorientowałam. A to dość odważna decyzja, wrócić z emigracji, z zagranicy znów do Polski i wejść w takie gniazdo os, że tak powiem, jakim jest polityka, bo to nie jest czyste, ładne, miłe otoczenie. No właśnie nie jest i to było jednym z argumentów dla mnie samej, że właśnie dlatego, że nie ma tam normalnych ludzi, którzy po prostu troszczą się o swoje otoczenie, chcą dla swojego miasta, kraju jak najlepiej, takich ludzi widziałam mało w polityce i pomyślałam, no dobrze, ale siedzieć, narzekać, bądź zmianą, której chcesz dookoła siebie, więc jeżeli
czegoś takiego chcesz w swoim kraju, to co robisz tutaj w Londynie, ciesząc się parkiem Regenckim czy Hyde Parkiem, prawda? Miej taki, troszcz się o taki park w swojej Warszawie i pilnuj swoich drzew w swoim kraju, więc co tu robisz? Czas wrócić i zrobić coś, żeby polepszyć tą sytuację. Tak to sobie jakoś wytłumaczyłam i naprawdę się zaparłam, bo po przyjeździe non-stop po pracy szłam na jakieś demonstracje, bo wtedy właśnie była cały cykl bardzo takich szybkich, nie można powiedzieć reform, deform, psucia systemu sądownictwa, więc co wieczór byłam przed jakimś sądem albo przed Sejmem i protestowałam i patrzyłam się, pamiętam, na tą okrągłą taką kopułę Sejmu, myśląc, że to też jest nieskuteczne. Siedzenie tutaj na ulicy i krzyczenie w okna do tych ludzi, którzy są tam za murami i wcale mnie nie słyszą, to jest nieskuteczne. Ja muszę być tam w środku, żeby wpływać na to, co się tam dzieje, politykę, która tam jest tworzona, decyzje, które są podejmowane. I wtedy sobie postanowiłam tak bardzo twardo, że tam kiedyś będę pracować. Nieważne, czy to będzie za 3 lata, może za 10, ale ja będę jakby robić wszystko, żeby mieć wpływ na tą politykę, która tam jest tworzona. I chyba to mi pomogło, bo po prostu będąc na... Przejeżdżając koło Sejmu, przechodząc koło Sejmu, myślałam, tak, to jest moje przyszłe miejsce pracy. I tak przez chyba 3 lata. I w końcu stało się w październiku 2019 roku faktycznie moim miejscem pracy na następny, może jeszcze 2 lata, zobaczymy, jak długo potrwa ta kadencja, która jest bardzo trudna, ale, no ale to od czegoś trzeba zacząć. Czyli wizualizacja celów pomaga, widać w twoim przypadku. Co pozostało z tego idealizmu, który miałaś startując do polityki? Przede wszystkim pozostała wiara w to, że jednak trzeba próbować kruszyć mur, nawet jeżeli to odczuwa się to na co dzień jak bicie głową w mur, bo to tak bardzo wiele dni w Sejmie jest, wygląda. To jest jak bicie głową w mur. Zadajemy pytania, na które nie dostajemy odpowiedzi, składamy interpelacje, na które też nie dostajemy odpowiedzi albo bardzo zbywające. Wtedy składamy kolejne wnioski, zwołujemy komisje, na których dopytujemy, kwestionujemy, tworzymy jakieś propozycje alternatywne, plany i to jest bardzo, bardzo ciężko się z tym przebić, ale widzę, że jednak jest, udaje się w sprawach merytorycznych często współpracować z innymi ugrupowaniami politycznymi na opozycji przede wszystkim i udaje się osiągnąć jakieś wspólne cele. To jest trudne, ale i na początku wydawało się to wręcz niemożliwe, bo to nie jest jakby naturalną polityką wielu klubów, które znajdują się w Sejmie. Ta współpraca ponad podziałami, a teraz widzę, że przy faktycznie konkretnych projektach to się czasami udaje i tego jest chyba nawet coraz więcej. I tak powinno być, w tą stronę to powinno iść. To są takie ideały, w których ja jakby nigdy nie porzuciłam i zawsze wierzę i do nich próbuję wszędzie dotrzeć i widzę, że czasem to się udaje. A co cię motywuje? Co jest takim twoim napędem? Bo tak jak mówisz, to jest walenie głową w mur, czy jak ten Syzyf, który, wiesz, nie, ten kamień pcha pod górkę, a ten kamień spada i spada na niego. I co jest twoim takim motorem napędowym? Po pierwsze, wsparcie, pomoc innym. Z tego mam taką energię jakby zwrotną, której nie miałam pracując wcześniej w firmach, robiąc coś w innym celu. Kiedy widzę, że udaje mi się komuś pomóc, choćby to była najmniejsza rzecz, to czuję jakby, że wypełniam, że to jest właśnie to, po to mam ten mandat poselski, żeby wspierać innych, żeby realizować razem jakieś cele. Więc najdrobniejszy sukces napędza mnie po prostu jak energia odnawialna. Śmieję się, że w ogóle to jest jak energia odnawialna. Nawet jak położę się do łóżka po naprawdę frustrującej sesji sejmowej, to rano wstaję i myślę, kurczę, no ale jednak udało się tą poprawkę złożyć i zaakceptować, ale jednak udało się z całą grupką na opozycji założyć zespół parlamentarny do ważnej sprawy, a jednak udało się złożyć wspólnie projekt ustawy, mimo że na co dzień kluby parlamentarne nie składają wspólnie żadnych projektów, a nam się udało. I to mnie
nakręca do działania. I to po pierwsze, a po drugie to takie poczucie długodystansowe. Myślę sobie, no po półtorej roku miała walenia głową w mur, miałabym się poddać i zmęczyć, no a co mają inni, jakby historia pokazuje, prawda, lata, druga wojna światowa, tyle lat, jakieś, nie wiem, tworzenie Unii Europejskiej, ileż to było lat, żeby taki projekt w ogóle stworzyć i żeby on do niego doprowadzić. Przecież zrobienie czegokolwiek wymaga dekad, więc po półtorej roku miałabym się zmęczyć, nic z tego. Także to mnie tak nakręca do działania. Na razie się tym w ogóle nie męczę i nie zamierzam wcale jakoś sobie odpuścić. Jako Partia Zielona jesteście częścią Koalicji Obywatelskiej. Tak się z zewnątrz można zastanawiać, jest wam w ogóle po drodze z tą Koalicją Obywatelską? Wydaje się, że macie całkiem inne cele. Może kiedyś tak było. Kiedyś PO było chyba bardzo dużo, które jest główną, największą partią w ramach Koalicji Obywatelskiej. Oprócz PO jest Nowoczesna Inicjatywa Polska Zieloni. I kiedyś faktycznie była dużo bardziej konserwatywna, ale to się bardzo szybko zmienia. Więc myślę, że częściowo jest nam po drodze. Myślę, że więcej nas łączy niż dzieli stanowczo. To mówię absolutnie z całą pewnością. Widzę, że potrafimy jako Zieloni, mimo że jest nas mało, bo jest nas tylko trójka posłów w dużym klubie, który liczy sobie 133 posłów, posłanek, potrafimy wpływać na decyzje finalne co do stanowisk, wspólnych głosowań w Sejmie i to w krótkim czasie. Czyli faktycznie to ma sens, bycie w takim dużym klubie, mimo że jesteśmy jeszcze małą, rosnącą, ale małą siłą. I przykładem tego jest na przykład głosowanie nad takim projektem, który bardzo burzył krew w Sejmie, dotyczącym polowań i udziału dzieci w polowaniach. I to nie było jasne na początku, jakie stanowisko ma przyjąć cały klub. Dla nas to było oczywiste, że dzieci w polowaniach nie powinny brać udziału, bo jest wiele badań chociażby, które mówią o tym, że to ma na nie bardzo zły wpływ w bardzo długim czasie. I w przeciągu kilku dni udało nam się, rozmawiając z posłami i posłankami z klubu, doprowadzić do tego, że klub dosyć jednogłośnie odrzucił ten projekt, zagłosował przeciwko. I jest parę takich przykładów i dotyczących wszystkich zielonych tematów, gdzie naprawdę mam wrażenie, że nasz głos jest słyszalny i jesteśmy w stanie przekonywać. Tym łatwiej, że jesteśmy częścią klubu, więc ludzie nas poznali, zaczynają nam ufać, wiedzą, że nie udaliśmy się swoim. Traktują was poważnie, tylko wśród tych właśnie 130 posłów, jak mówisz. Tak. Jesteście traktowani poważnie? Myślę, że tak. Mhm. Widzę to po współpracy, po tym, że się szanujemy, dyskutujemy i faktycznie nasze propozycje spotykają się z poparciem i naprawdę w sumie nie pamiętam rzeczy, której nie moglibyśmy. Być może przy jakichś projektach odrębnie głosujemy, ale bo jesteśmy odrębną partią, mamy odrębne zdanie, to jest naturalne. Gdybyśmy się zgadzali w 100%, to bylibyśmy po prostu wszyscy jedną partią, prawda? Nie byłoby potrzeby jednej lub drugiej, więc to jest absolutnie naturalne, natomiast więcej nas łączy niż dzieli i myślę, że szczególnie teraz na polskiej scenie politycznej ta współpraca jest dużo ważniejsza niż podział i budowanie kolejnych podziałów. Taka atomizacja życia politycznego nam w ogóle nie służy. Ona działa dziś dla dobra tej partii rządzącej, pomaga, osłabia opozycję, więc tym bardziej uważam, że jest nam po drodze. Mhm. Obserwatorzy życia politycznego powiedzieliby, ale że Partia Zielonych jako partia lewicowa, że bliżej by im było do lewicy niż do centrowej partii jak Koalicja Obywatelska. Po pierwsze współpracujemy z lewicą absolutnie regularnie. W ogóle, nie wiem, kilka dni temu wspólnie złożyłyśmy cały pakiet ustaw takich wspólnie wypracowanych z lewicą w ramach zespołu parlamentarnego, więc jest nam jak najbardziej blisko w wielu kwestiach. Natomiast łatwiej, nie wiem czy łatwiej, tak naprawdę
to, co wspólne, tu jest dużo podobieństw pomiędzy Lewicą i Koalicją Obywatelską, jeśli chodzi o te tematy, które są dla nas najważniejsze, czyli klimat, czyli bioróżnorodność i tak dalej. Tu myślę, że podobnie współpracowałoby się i z tym klubem, i z tym. I na co dzień wokół różnych merytorycznych spraw współpracujemy. Być może trudniej byłoby nam się ogólnie zgodzić i wypracować jakieś wspólne stanowisko w mniejszym klubie złożonym z większej liczby podmiotów. To zawsze, to byłoby wyzwaniem, gdybyśmy byli częścią nagle Lewicy. A tutaj jednak chyba mamy wystarczającą spójność taką programową, żeby sobie radzić na razie. Już polityka jest też sztuką kompromisów, więc jakie znaczenie ma ktoś, kto stoi w kącie i mówi: ja z moimi najlepszymi, najbardziej czystymi ideologicznie postulatami jestem sama, ale mam bardzo czyste postulaty ideologicznie, a z nikogo do nich nie przekonuję. Myślę, że właśnie skuteczna polityka polega na włączaniu jak największej liczby osób i przekonywaniu do swojej polityki. Czyli idealizm, wartości, ale też kompromis. Musi oczywiście być, bo inaczej nie jest się w polityce skutecznym. Tutaj polska scena polityczna zaczyna się zazieleniać, tak coraz bardziej widać. Widać też, że nowa partia Szymona Hołowni, Polska 2050, nawet zmieniła logo na zielono. Nie boicie się, że tutaj powstaje wam pewien rodzaj konkurencji w waszych, stricte w waszych tematach, jak ochrona środowiska, ochrona klimatu, polityka energetyczna, transformacja energetyczna i tak dalej? Ja myślę, że wręcz przeciwnie. Dobrze, że wreszcie te zielone postulaty zaczynają jakby zadomawiać się w centrum polityki i wchodzić do takiego mainstreamu politycznego i w ogóle do domów, prawda? Moim zdaniem to nam pomaga realizować zieloną politykę. I absolutnie nie możemy się jako zieloni bać konkurencji, musimy po prostu pokazywać kolejne kroki, nad czym właśnie też teraz pracujemy, bo pracujemy nad nową strategią, taką dosyć długofalową na 2030 rok, taką całkiem ambitną, więc myślę, że nie, że to jest dobre i pomocne, a naszą rolą jest pokazywanie, no dobrze, no to teraz ambitniej. Szymon Hołownia właśnie wyszedł z programem Zielona Polska, w którym zaprezentował cel redukcji emisji na 2030 rok w okolicach 40%. To nie jest zgodne ze światem nauki, absolutnie musimy być bardziej ambitni niż 40% redukcji do 2030 roku. O tym mówi szereg badań, więc naszą rolą jako zielonych jest pokazywać, co jest zgodne z nauką i pokazywać ambicje. I stąd będziemy mówić, że potrzeba nam jest 60% redukcji emisji. Potrzebny jest zielony ład ambitny. Nie możemy jako Polska być tym hamulcowym i ciągle tłumaczyć się, że przecież my mamy tyle węgla, więc my musimy iść wolniej. No nie, właśnie dlatego, że mamy tyle węgla, to musimy wychodzić z tego zapóźnienia szybciej i bardziej ambitnie. I z tego będziemy też mieli więcej szans na rozwój jako kraj i więcej inwestycji, więc nie boję się w ogóle tej konkurencji, wręcz zachęcam ją. Bądźcie jak najbardziej konkurencyjni, pokazujcie i ścigajmy się na lepsze rozwiązania, coraz bardziej ambitne i w ten sposób może właśnie dojdziemy do tego, co musimy zrobić bardzo szybko, czyli transformacji energetycznej wreszcie w Polsce, osiągnięcia tej neutralności klimatycznej do 2050, a może nawet wcześniej, ucięcia emisji o więcej niż 55%, 60%, bo tak mówi IPCC, że powinniśmy być bardziej zdecydowani, jeżeli chcemy zapobiec przegrzaniu planety tam powyżej 1,5 stopnia. Więc zachęcam do konkurencyjnego podejścia w zielonych tematach. Ja też uwielbiam się ścigać na lepsze pomysły i w ogóle dlaczego nie? A gdzie widzisz główne wyzwania waszej partii, jeżeli chodzi właśnie o politykę polską, politykę ekologiczną? W
Wyzwań jest mnóstwo, bo jesteśmy wciąż za mali. Jest nas tylko trójka posłów. Widzę, że na co dzień zbyt mało mamy takiego wsparcia merytorycznego, a konkurujemy z bardzo dużym takim systemem, który jest bardzo zabetonowany. Dzisiaj za chwilę mam posiedzenie Komisji do Spraw Środowiska na nasz wniosek Zielonych, żeby dyskutować o Funduszu Odbudowy i o tym, co Polska zamierza tam sfinansować za pieniądze europejskie. I im bardziej zaglądamy do tego polskiego krajowego planu odbudowy, tym bardziej okazuje się, że tam jest mnóstwo greenwashingu i mnóstwo potencjalnych europejskich pieniędzy pójdzie na finansowanie na przykład nowych zapór, nowych tam na rzece Wiśle, które będą nie tylko nie realizowały celu klimatycznego, ale wręcz psuły jego realizację i będą bardzo szkodliwe. I po prostu potrzebujemy więcej zielonych parlamentarzystów albo ludzi, którzy właśnie chcą realizować te cele, większego, mocniejszego wsparcia merytorycznego. Musimy się profesjonalizować, bo Ministerstwo Klimatu, które nam dostarcza różnych kolejnych ciekawych albo bardzo nieciekawych planów, jest bardzo profesjonalne i ma bardzo duże zasoby ludzkie, fundusze i tak dalej. I non-stop lobbuje na przykład za energią jądrową, non-stop udaje im się w jakiś sposób dofinansowywać paliwa kopalne bardzo mocno i my musimy być po prostu dużo mocniejsi, dużo bardziej profesjonalni w stawianiu tamy temu. Nie tamy na Wiśle, tylko tamy takim szalonym pomysłom, które w dodatku potencjalnie zmarnują pieniądze europejskich podatników. Mamy 35 lat po Czarnobylu, 10 lat po Fukushimie. Wspomniałaś energię jądrową, która w Polsce jest dużym tematem. Polska stawia w tym polskim planie energetycznym na energię jądrową. Jest ten kraj skazany na energię jądrową jako... Powiedzmy, mówi się też o zielonym atomie, mówi się też o tym jako technologii pomostowej pomiędzy właśnie paliwami kopalnymi i odnawialną energię. Jak ty to widzisz? Uważam, że to nie jest w ogóle technologia pomostowa. Po pierwsze, to jest technologia schodząca. Mimo tego, co mówią fani energii jądrowej, którzy bardzo liczą na małe elektrownie jądrowe, które gdzieś tam kiedyś Francja być może od 2025 roku być może je skomercjalizuje. Dla mnie to są takie historie właśnie fanów energetyki jądrowej. Polska, które niosą olbrzymie zagrożenie i ono polega na tym, że wejście w energetykę jądrową dla kraju, który nie ma w ogóle żadnego zaplecza w energetyce jądrowej, nie jest jak Francja już oparte na tej technologii, nie ma własnej technologii jądrowej, będzie musiało ją kupić, to są niezwykle wysokie koszty wejścia w nową technologię, które zupełnie pochłoną fundusze, jakie mamy, bardzo skromne fundusze wciąż, na alternatywną energetykę, które moglibyśmy alternatywnie zainwestować w stabilny miks różnych źródeł odnawialnych, czyli wiatru, na lądzie, na wodzie, słońca, biogazowni, wodoru, inteligentnych sieci, które musimy budować, których w ogóle nie mamy. Łudzimy się i wiem, że wielu specjalistów nawet na rynku łudzi się i mówi, że możliwe jest i to, i to. Uważam, że to jest pułapka, bo jeżeli zainwestujemy, to będą miliardy, to będzie kilkaset miliardów inwestycji w technologię jądrową i tych pieniędzy nie będzie na rozwój energetyki prosumenckiej. Energetyka prosumencka w związku z tym dziś w programach rządowych jest takim listkiem figowym. 23%, ledwo do roku 2030. A więc ona będzie tylko małym dodatkiem. Kolejne zagrożenie, bardzo poważne, które to niesie, to jest dalsza centralizacja systemu energetycznego. Czyli system energetyczny będzie wciąż uzależniony od polityków, będzie niesamowicie nieefektywny, a my będziemy wciąż, to bezpieczeństwo energetyczne będzie tak bezpieczne, jak bezpieczny będzie ten system potencjalnych
bloków jądrowych zarządzanych centralnie, będziemy narażeni na ich awarie, bo te awarie się zdarzają. Wiem, że też zwolennicy energii jądrowej mówią, że one w ogóle są, prawie już nie istnieją. No nie, no co chwila właśnie mamy sytuację w Japonii, gdzie Japonia musi zrzucić wodę zanieczyszczoną paliwem jądrowym do oceanu. I właśnie na dniach może to zrobić. Właśnie podejmuje tą decyzję. Non stop mamy takie historie. Nasz sąsiad Białoruś, który przy uruchamianiu nowej elektrowni jądrowej Ostrowiec miał w przeciągu kilku miesięcy dwie poważne awarie, o których wiemy bardzo mało, bo oczywiście Łukaszenko nam o tym wcale nie chce opowiedzieć. I zupełnie nie mamy jakby kontroli nad tym, co z tamtej strony może się wydarzyć i wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. I bardzo mało się o tym mówi w Polsce, bo Polska chce w tą jednak energetykę jądrową zainwestować olbrzymie pieniądze polskich podatników. Uważam, że jest to po prostu błędna ścieżka I mam nadzieję, że to się nie wydarzy. To wrócimy króciutko jeszcze do Partii Zielonych. Jakie są wasze priorytety? Mówiliśmy o wyzwaniach, ale nie mówiliśmy jeszcze o priorytetach na następne lata. Czy na tą kadencję nawet, jeżeli ona pozostanie do 2023 roku. Chcielibyśmy skupić się w tym roku na planach odbudowy po pandemii z klimatem. Czyli żeby temat klimatu nie utknął i nie został potraktowany jako coś, co nam może schodzi na drugi plan, bo musimy teraz odbudować kraj po pandemii i wracamy do tych starych metod, paliwa kopalne, do finansowania, do energetyki starego typu i tak dalej. Więc pracujemy właśnie nad takim planem odbudowa po pandemii, ale właśnie ten klimat, niskoemisyjna gospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego, to są odpowiedzi na jedno i drugie. To jest ten moment, kiedy albo zmienimy, przestawimy system na inne tory, albo utkniemy na kolejną dekadę w starym systemie, który wiadomo do czego prowadzi. Więc to jest taki absolutny teraz priorytet. I oprócz tego pracujemy nad strategią na w ogóle dłużej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą mamy, która jest jakby wyzwaniem takim już zupełnie bieżącym, to właśnie za kilka tygodni, może najwyżej miesiąc, dwa, będziemy głosować za funduszem odbudowy właśnie w ramach tej odbudowy po pandemii. I tutaj jest bardzo dużo ryzyk i zagrożeń, bo z jednej strony Polska rząd tworzy plan odbudowy, który wcale nie jest zielony. I tu jest nasz, to jest duży priorytet dla nas jako zielonych, żeby o tym mówić, żeby pokazywać, co tam jest, jakie są pułapki, co jest nie tak i co powinno się tam znaleźć. A z drugiej strony mamy cały czas jako kraj olbrzymi problem z praworządnością. Więc to wciąż, to też nam non-stop gdzieś jakby przewija się w tym, co robimy i z czym się zmagamy. Bo to, że Polska może teraz wydać potencjalnie 50 miliardów euro na niekoniecznie zielone cele, zadłużyć nas jako podatników i wcale nie osiągnąć tych celów klimatycznych, to jest duże zagrożenie, ale również może używać tych pieniędzy do tego, żeby domknąć ten system, który buduje partia rządząca, czyli nie oparty na praworządności, zmierzać w stronę Węgier, Orbana i użyć tych pieniędzy jak najbardziej do tego, żeby to zrealizować. I to jest wielkie zagrożenie. I teraz oprócz takich zwykłych tematów, którymi na co dzień chcemy i powinniśmy się zajmować, czyli klimat, bioróżnorodność, właśnie zakończyły się kolejne opiniowanie, konsultacje społeczne do nowej strategii leśnej unijnej. Będziemy teraz gościć współprzewodniczącego Europejskich Zielonych w Puszczy
Puszczy Białowieskiej i jakby pokazywać, dlaczego warto chronić ten najstarszy las w Europie, właśnie w kontekście nowej strategii leśnej, w kontekście strategii bioróżnorodności. I to jakby się dzieje na co dzień, ale oprócz tego mamy wyzwanie związane z tym, co zrobić, żeby nie pozwolić na to, żeby wydać nasze europejskie, wspólne europejskie pieniądze i zadłużyć się na przyszłe pokolenia w sposób, który nie będzie zielony i nie będzie realizował celów, które powinniśmy realizować, a w tym kierunku niestety zmierza polski rząd. Więc to są takie bieżące, bardzo poważne wyzwania, z którymi się teraz zmagamy jako zieloni również. Praworządność to jest ta jedna sprawa. Drugą sprawą jest duża aktywność grup fundamentalistycznych, inaczej nie da się ich nazwać, dotyczących tutaj wspomagających czy inicjujących pomysły na nowe, na nowe jakieś zarządzenia związane z ograniczeniem praw kobiet, praw reprodukcyjnych, z ograniczeniem praw mniejszości seksualnych. Jak odpowiedzieć na to wyzwanie cywilizacyjne, było nie było, bo to jest naprawdę dość trudny orzech do zgryzienia i to organizacje są dobrze zorganizowane, też mają poważne zaplecze finansowe i są zagrożeniem nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie absolutnie je widać. Tak, absolutnie. I dziękuję za wspomnienie tego, bo to bardzo ważne. Wczoraj szłam na posiedzenie Komisji Etyki, która zajęła się wreszcie moim wnioskiem z zeszłego roku na jednego z posłów, jednego z przewodniczących takiej ultrakonserwatywnej, populistycznej grupy w polskim parlamencie, który mówił straszne rzeczy o tym, co się powinno robić ludziom LGBT. I mówił te rzeczy na Twitterze zupełnie bezkarnie w zeszłym roku. I prokuratura, polska prokuratura, taką, to była mowa nienawiści, nawet nie chcę tego cytować, podżegająca do zabójstwa. To jest karalne, mowa nienawiści jest w normalnym kraju byłoby karalne. Prokuratura polska oddaliła mój wniosek o ukaranie tego człowieka. Złożyłam wniosek do Komisji Etyki Parlamentu i dopiero Komisja Etyki po prawie roku ukarała go karą nagany. To pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o w ogóle podstawowe prawa człowieka. I one są w Polsce cięte jak salami, dosłownie od 2015 roku, bardzo systematycznie, co chwila odbiera nam się kolejne prawa i wolności, bo tak, jesienią to było de facto zakaz, to był de facto zakaz aborcji, taki w praktyce. Niedawno Sejm przegłosował wybór całkowicie upolitycznionego Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest w tym momencie ostatnia instytucja obywatelska, która nam została w Polsce z niezależnych instytucji obywatelskich. Nie mamy już sądów niezależnych, nie mamy już nawet niezależnego Sądu Najwyższego. Już dawno nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. I dokładnie tak myślałam sobie wczoraj, jadąc na tą Komisję Etyki, że tak naprawdę jako posłanka Zielonych powinnam teraz zajmować się tą strategią leśną, planowaniem kolejnej ustawy na redukcję emisji, bo jest na to bardzo mało czasu, ale przez to, że na co dzień dzieją się rzeczy tak straszne, jak poseł na Sejm mówiący w przestrzeni publicznej bezkarnie tak straszne rzeczy podżegające do nienawiści i zabijania innych ludzi bezkarnie, muszę się również zajmować tym, bo to jest, to nie mogę przejść nad tym obojętnie. I to też generuje dużo pracy i generuje dużo takiej emocjonalnego jakby wysiłku, bo to nas wszystkich drenuje z energii i jest to problemem dla całej opozycji. Widzę mnóstwo aktywistów, mnóstwo polityków po prostu zmęczonych i wypalonych, wydrenowanych tym takim codziennym cięciem nam tych kolejnych obszarów wolności, których musimy bronić dosłownie fizycznie. I to jest trudne. Wydaje się, że tutaj w tym systemie jest metoda, że jeżeli właśnie to mówisz jak drenowanie, takie zmęczenie materiału, no to nie będziecie się zajmowali innymi rzeczami, bo musicie reagować na bieżąco, pewne rzeczy, na bieżąco. To się dzieje, na takie podstawowe odbieranie nam podstawowych praw. Stąd całą jesień spędziliśmy, jesień i zimę naprawdę, spędziliśmy na ulicy z protestami kobiet, kiedy policja często nadużywała siły wobec kobiet. 8 marca, Dzień Kobiet, Międzynarodowy
zawodowy. Spędziłam pod mostem na Jana Pawła skrzyżowanie z Alejami Jerozolimskimi, kiedy policja w kotle na wiele godzin zamknęła garstkę kobiet na Dzień Kobiet. Dawno nie widziałam w Warszawie takiego zgromadzenia policji, jak właśnie na 8 marca w Dzień Kobiet. To jest tak symptomatyczne i tak pokazuje, co się dzieje w naszym kraju, że myślę, że trudno to też tak emocjonalnie opisać, co to nam wszystkim robi, ale tak, mam takie też poczucie, że teraz właśnie z wiosną, koniec pandemii, być może, mam nadzieję, że gdzieś tam jest już, kończy się powoli ta straszna pandemia i wychodzimy z tego mocno poobijani i mocno wydrenowani z energii, ale myślę, że to też doprowadzi do jakiegoś przełomu. To musi doprowadzić do takiego przełomu. Widać, że młodzi ludzie już absolutnie nie myślą tak, jak ten taki starosystemowi panowie w starszym wieku, którzy nam chcą narzucać swój styl, swoje wartości. Młodzi ludzie tego w ogóle nie kupują i to mnie naprawdę pociesza. To mnie naprawdę też nakręca do dalszego działania, żeby ich wspierać, żeby z nimi robić różne rzeczy i tak... Czyli w Młodych Nadzieja, młodzi, którzy byli uznawani za apolitycznych, wyszli na ulicę, zaczęli się zainteresować polityką. Tak, wkurzyli się strasznie, zrobili najlepsze na świecie memy, najlepsze na świecie banery, które po prostu chodziłam i fotografowałam w całą jesień na protestach, bo to było przezabawne, super inteligentne. To pokazało, że oni dokładnie wiedzą, co się dzieje w tym kraju, że absolutnie nie są na to obojętni i w ogóle to nie jest po ich myśli i w ogóle tego nie chcą. Więc moim zdaniem to jest po prostu jeszcze moment i będzie jakiś przełom i mam nadzieję, że panowie odejdą na emeryturę zasłużoną. A kobiety uratują świat, jak jedna z naszych publikacji. Okazuje się, że w parlamencie najbardziej konstruktywnie i szybko pracuje się właśnie. Przepraszam panów, na chwilę nie słuchajcie, ale z kobietami. A propos kobiet i a propos przełomu i czegoś pozytywnego. Wasza partia bliska wam, Partia Zielonych w Niemczech, właśnie postanowiła, że ich kandydatką na kanclerkę będzie kobieta, jedna współprzewodnicząca Partii Zielonych, Annalena Baerbock. Jest Partia Zielonych dla was, Partia Zielonych w Niemczech, Die Grünen, jest dla was przykładem, jest dla was starszą siostrą, jest dla was wspomagająca, orientujecie się trochę w tym kierunku, czy jak to wygląda? Absolutnie tak. Jest przykładem, bo jest przykładem jak z grupy, niewielkiej grupy ludzi, aktywistów, stworzyła się bardzo taka dojrzała partia, która nie zgubiła swoich ideałów, tylko je po prostu coraz bardziej skutecznie realizuje. I to jest przykład dla nas, jak możemy właśnie z grupy aktywistów stworzyć bardzo szeroką, mainstreamową partię, która będzie wciągała ludzi i jakby wchodziła do takiego mainstreamu politycznego. Jest też wspierająca, bo są wspólne akcje, są wspólne gdzieś tam, zwłaszcza na gdzieś lubuskie, przygraniczne tereny, tam są spotkania często, w jakieś wspólne konferencje prasowe i bardzo patrzymy na to, co się wydarzy we wrześniu. Bardzo trzymamy kciuki. To jest też nadzieja na to, że ta energia pociągnie też i wywoła tak trochę efekt domina w innych krajach europejskich. Widzę też coraz bardziej, oglądam teraz dużo BBC, żeby trochę w momentach zmęczenia telewizją polską i widzę, że coraz bardziej również w Wielkiej Brytanii, w Szkocji słychać i widać zielonych i mam naprawdę taką nadzieję, że to tak pójdzie efektem domina, że ludzie zaczynają się przekonywać, że to jest przyszłość, musimy zadbać o klimat, a kto lepiej zadba o klimat niż tacy ludzie w parlamentach. A jak, co sądzisz, co zmieni się w stosunkach polsko-niemieckich, jeżeli Partia Zielona wejdzie do niemieckiego parlamentu i nawet może będzie zielona kanclerka?
O, myślę, że wtedy byłoby niesamowicie ciekawie, ponieważ już dziś zaczynam słyszeć bardzo zabawne wypowiedzi europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyjeżdżają do polskiego parlamentu, przychodzą na komisję i mówią: państwo niedługo zobaczycie, Zielony Ład bardzo dużo zmieni. A ja patrzę na nich takimi oczami: niemożliwe, ta posłanka mówi teraz takie rzeczy, czyli jakby ten efekt taki edukacyjny jest. On bardzo wolno jakby przychodzi, ale gdzieś tam się... Więc miałabym nadzieję na dalsze, na więcej dobrych przykładów. Miałabym nadzieję na to, że Nord Stream 2 jednak się nie wydarzy, bo to jest, myślę, nam wszystkim potrzebne dla tej europejskiej solidarności i demokratycznej, i energetycznej, więc miałabym nadzieję na finalne jakby zakończenie tamtego projektu, że nie będą powstawały nowe elektrownie typu Datteln 4, tak? Czyli Datteln 4. I to da mi mocniejsze argumenty, bo kiedy dzisiaj mówię, proszę państwa, ale naprawdę energetyka oparta na miksie OZE, na kombinacji wiatru, słońca, biogazu, wodoru jest możliwa, to panowie z Prawa i Sprawiedliwości mówią: ale nie, Niemcy tak mówią, ale w międzyczasie sprowadzają gaz, w międzyczasie budują Nord Stream 2, otwierają nową elektrownię węglową, a przy zielonych, przy większym udziale, większym głosie zielonych w Niemczech tych argumentów już nie będzie, czyli już będzie naprawdę można spokojnie też pokazywać i patrzeć w kierunku tej transformacji energetycznej niemieckiej bez takiej właśnie dzisiejszej bitwy słownej, ale jednak Nord Stream, przecież Niemcy, ale jednak Datteln 4 otwierają i tak dalej, więc może tylko tak mówią, a robią coś innego. Takie zwykle mamy tu dialogi na Komisji Energii i Klimatu w polskim parlamencie, jak kiedykolwiek wspominam Niemcy, więc mam nadzieję, że wtedy to by się zmieniło, Niemcy odeszłyby już finalnie od węgla, moglibyśmy zobaczyć, że to jest możliwe i w końcu wdrożyć taki plan albo bardzo podobny w Polsce i zainwestować w OZE, a nie w atom i gaz. Czyli to taka dość optymistyczna wizja. Mówiłaś ty przede wszystkim o nadziei, a nadzieja ma kolor zielony. Zielony. Urszula Sara Zielińska, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.